Dzień dobry Państwu. Nazywam się Jacek Wencel i jestem autorem programów muzycznych i rozrywkowych realizowanych w telewizji Wrocław. Jesteśmy teraz w archiwum programowym naszego ośrodka. Tutaj znajdują się prace moich kolegów, dziennikarzy, reżyserów, operatorów. I tu również są moje programy realizowane od lat 70. Do tych programów zapraszałem znakomite gwiazdy estrady polskiej, ale również i wykonawców zagranicznych. Chciałbym przypomnieć Państwu niektóre ze starych piosenek, przypomnieć wykonawców. Może będą się łączyć Państwu z jakimiś sentymentalnymi wzruszeniami. Witam Państwa w Bielawie, rodzinnym mieście jednej z najbardziej lubianych polskich piosenkarek Eleni. Zaraz po wojnie rodzice Eleni przyjechali tutaj z Grecji. W swoim kraju nie mogli pozostać ze względów politycznych. Tu Eleni urodziła się, tu spędziła swoje dziecięce lata i szkolne. Potem wyjechała do Poznania i tam zaczęła się jej wielka piosenkarska kariera. W tej króciutkiej mojej wizycie w Bielawie troszeczkę historii. Eleni występowała bardzo często we Wrocławiu. Bardzo często również brała udział w naszych programach. Śpiewała tam na piosenki po polsku, grecku i angielsku. Misze, mamy, these words that go together well, my Misze. W roku 1987 w dużym studiu Polskiego Radia we Wrocławiu Eleni otrzymywała kolejne złote płyty. Złota płyta od polskich nagrań dla Eleni. Gratuluję. Dziękuję. I życzę, by nowa płyta przyniosła również złotą płytę. Jest! Są to dwie złote płyty, nagroda Państwa, fundowana przez Pronic dla Eleni. O rany, jak ja mam to zadać? Dziękuję się. Jak to umiesz teraz? To nie umiem światłem i cieniem kochać. Jeszcze nie umiem Ciebie na własność mieć. Jestem pulśnieniem, półwyobraźnią, odbiciem w szkle. A co o swoich piosenkach mówiła w tym czasie gwiazda naszego dzisiejszego programu? Od samego początku w moim repertuarze były piosenki w tym stylu. Ja po prostu z natury jestem romantyczką i bardzo lubiłam ten gatunek muzyki. I zaczynając i nie wiedząc o tym, dokąd dojdę i jak to się wszystko rozwinie, ja po prostu już kochałam tego typu piosenki, czyli nastrojowe, romantyczne, o miłości, o radości, o nadziei. Tematem jest zawsze miłość, bo ja uważam, że ten temat jest nie do wyczerpania. Kochać świat jak ty. Czy ty znasz?
proszę Państwa, jesteśmy już we Wrocławiu, na wzgórzu Partyzantów. Tutaj w roku 1978 Eleni dała wielki koncert dla Wrocławia. Proszę sobie wyobrazić, świecą się kandelabry, jest letni, ciepły wieczór. Eleni śpiewa z zespołem Kostasa Jokasa. Na miłość nie ma lekarstwa, kto kocha, ten o tym wie. Jest jak na oczach opaska, jak diament na serca dnie. Po głowach nie chce nas głaskać, za uśmiech daje łzę. Taka właśnie, zanim zgaśnie jest. Na miłość nie ma sposobu, to nie jest flirt ani gra. Jest miłość piękną chorobą, co pada na serca dwa. Urokiem swoim ją zdobądź, niech z nami do końca trwa. Taka sama, zakochana w nas. Na miłość nie ma rady, nikt nie zna dnia, gdy ona porwie nas jak piąt. Na miłość nie ma rady, więc nie martw się, niech będzie z nami, kiedy chce. Kończy się nasze spotkanie z Eleni. Za chwileczkę jej największy przebój na wielką miłość. Ale jeszcze przedtem podam nazwiska tych osób, które wygrały nasz konkurs programu z Andrzejem i Elizą. Oto one. Czasami w życiu moim tak już jest, jak gdyby rok się składał z zimy. Za oknem w parku kwitnąć nie chcę bez, słońce też. Śni. Mijają wolno chwile dzień za dniem, w ogródku moim milczy ptak. Bez ciebie smutna snuję się jak cień, sercem też coś nie tak. Na wielką miłość będzie biło serce znów i płatki z pąków się rozchylą. Na wielką miłość będzie biło serce mi, na skrzydłach wrócą jak motyle barwne dni. Nie zmienią tego żadną siłą ludzie źli. Nie będziesz sam, ja będę tam, gdzie jesteś ty. Na wielką miłość będzie biło serce mi, na skrzydłach wrócą jak motyle barwne dni. No i oczywiście nasz kolejny konkurs. Proszę o podanie tytułów 5 piosenek Eleni Jokas. Do zobaczenia.